Bardzo to są różne tomy, od tonu dość lekkiego, żartobliwego, czy to w stronę groteski, czy lekkiej parodii i dowcipu, do bardzo dramatycznego indywidualnie, gdzie już o humorze raczej trudno mówić. Od poetów początkujących, tu nawet jedna książka jest debiutem, wprawdzie nieco spóźnionym, ale debiutem, do znanego w końcu poety jak Jacek Podsiadło. Myślę, że to nie ma tu wspólnego mianownika, chociaż rzeczywiście powiedziałbym, że nie wszedł w tym roku do tego zestawu, do tej piątki, nie wszedł eksperyment poetycki. Widocznie Kapituła uznała, że jednym z zadań tej nagrody jest wyłowienie tych cennych efemeryt.